Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować nasz najnowszy produkt, risotto z borowikami. Do przygotowania risotto potrzeba troszeczkę dobrej oliwy, ewentualnie masło klarowane też można dać. Nagrzewamy trochę oliwy na patelni. Dodatkowy składnik to jest troszeczkę wrzątku, 700 ml, to są dokładnie dwa takie słoiki, także jeżeli nie macie miarki, możecie spokojnie użyć tego słoika. Otwieramy, wsypujemy zawartość opakowania na patelnię, chwileczkę zeszklimy nasze składniki. Nasza mieszanka to są ekologiczne prawdziwki z Podkarpacia. Prawdziwy włoski ekologiczny ryż arborio, krótki do risotto i mieszanka przypraw. To musimy wszystko delikatnie podsmażyć na patelni. Ryż nam się delikatnie zeszkli, a potem będziemy małymi partiami dolewać wrzątek. Pierwsza partia może być troszeczkę większa, bo i tak jest patelnia nagrzana. Sprawdzimy, jak tam ryż. Jest ok, ja lubię taki troszeczkę twardszy. Na sam koniec opcja, danie jest gotowe bez niczego, ale jeżeli lubicie, można dodać albo płatków drożdżowych w wersji wegańskiej, ewentualnie klasycznie parmezan, zetrzeć troszeczkę i będzie gotowe. Ja dodam troszeczkę płatków drożdżowych, będzie to wersja wegańska. Gotowe. Wystarczy zamieszać i nakładamy. Ale pachną prawdziwki. Jak widzicie, wcale nie trzeba umieć gotować. Na dodatek w 15 minut przyrządzicie danie dla dwóch osób. Tak to wygląda z bliska. Wystarczy dodać troszeczkę wody i gotowe.